Namaste! Maria Bukarti z tej strony. Bardzo mi miło powitać Cię na naszym kolejnym spotkaniu. Czy masz czasami takie momenty, że coś się do Ciebie przyczepiło i blokuje, hamuje Cię na drodze do realizacji Twoich marzeń i pragnień? Czy ktoś Cię krytykuje, inni Cię nie rozumieją, podcinają Twoje skrzydła? Dokładnie w ten czwartek spotykamy się na 195. ceremonii na mojej stronie bukardimaria.com i na tej transmisji opowiem Ci, jak się od tego uwolnić, jak to z siebie otrząsnąć, aby z radością i lekkością podążać Twoją drogą, Twoich marzeń i Twoich pragnień. Czy wiesz o tym, że wszystko tutaj na Ziemi ma swój odpowiedni czas i moment? I jeżeli jakiś nowy projekt wystartujemy zbyt wcześnie, to może dojść do poronienia symbolicznego, czyli coś jest jeszcze niedojrzałe, a my już biegniemy do przodu. Znów pojawiają się problemy, bariery, drzwi zamykają nam się przed nosem. Może być również odwrotna sytuacja, że coś żeśmy nosili w nas zbyt długo i gdy się narodzi, to jest już martwe. Dokładnie w ten czwartek również ten temat poruszę na naszej transmisji. Jak wyczuć ten właściwy moment? Jak zaufać? Jak zadbać o to, by dany nowy pomysł, nowa idea, nowa droga, nowy obraz Ciebie dojrzało w Tobie, zanim wykiełkuje i aby narodziło się w tym właściwym momencie. Widzimy się więc w ten czwartek. Do zobaczenia, do usłyszenia. Twoja Maria Bukarti.